Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Hej ludziska, z tej strony Donero, to ostatni odcinek z Far Cry'a trójeczki. Niestety, ale nic więcej z tej gry nie wycisnę. Mamy już dosłownie wszystko zrobione co tylko się da, zobaczcie sobie zresztą sami. Podręcznik, wszystkie maszty radiowe, posterunki, przemęty kultu, listy zaginionych, karty pamięci, próby rakiet, poszukiwany martwy, ścieżka łowcy, rzut zasobu, zadania fabularne, umiejętności, zdobyte receptory, nabyte bronie i użyte pojazdy. Wszystko jest wymaksowane, zostało nam tylko i wyłącznie dokończenie wątku głównego, czyli tak naprawdę dokończenie czterech misji, znaczy wykonanie czterech misji. No i cóż, bez zbędnego przedłużenia zabieramy się za jedną z tych końcowych misji. W tym momencie czeka na nas spotkanie z Hoytem, będziemy właśnie musieli samym udać się do niego i rozegrać partię w pokera. Hoyt przetrzymuje naszego brata i mam nadzieję, że to nie nasz brat tak się wydziera tam bardzo mocno, ale chyba nie. W każdym razie, no przede wszystkim musimy w tym momencie uwolnić naszego brata, no i oczywiście pozbyć się Hoyta. To jest naszym celem. No nic, rozpoczniemy ten finałowy etap. Are you ready to kill Hoyt? Because once we start this, there's no going back. Lecimy. I have hidden a knife in my boot. Be ready to distract him when I say deal. Okay, got it. Ah! Welcome, boys! Come in, come in! Take a seat! Five card, hold them all right with you? Yeah? Can I offer you anything? Would you like some food? A nut, perhaps? No. What a job. Poker. Ask anyone on the street and they'll call it a game of chance. Or talk to Sam here and he'll say it's about bluffing. Weren't you, Sam? Yeah. Yeah. But it's not, is it? About keeping you playing until the house collects? Fajnie, że ten się teleportował. No cóż, no oczywiście też wchodzimy niezależnie od tego, jakie mamy karty, a mamy dziesiątkę i jupka. Wchodzimy. Ale może nawet podbijmy lekko staweczkę. Tutaj jeszcze tylko się wtrącę lekko, że w pełni zgadzam się z samym. W pokorze chodzi przede wszystkim o blefowanie. Dawaj kolejne karciochy. Król i dziesiątka. Już mamy parę jedną. No, ja tak samo, podbijam stawkę. Siódemka. A wiecie co? Chodzi o blefowanie. Tam lekko podbijmy stawkę. Podejrzewam też, że to jest dosyć oskryptowany etap gry. Że tutaj niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co tutaj wybierzemy, i tak wiadomo, że to potoczy się tylko w jedną stronę. Czyli co, mamy dwie pary w tym momencie. Podnieśmy właściwie stawkę o coś więcej, a co się będę. Look at that! We have the same cards! So let's raise the stakes a little, shall we? Foster? Jason Brody? Whatever your name is, it slipped my mind. How stupid do you think I am? We should keep playing. Dealers on the left, right? Guess he's sitting this one out. So, got your little reunion with Riley. Brought a tear to my eye. I'm rarely moved. I'll admit, I underestimated you. Torturing your own brother. Destroying half my organization. Postaw życie. No wszystko na jedną kartę, ale nie jestem zaskoczony tym, co tutaj się właśnie wydarzyło, bo doskonale pamiętam ten fragment gry. No cóż, nie tylko w pokerze sam właśnie przegrał.
Obyśmy my tak nie skończyli. Ósemka, piątka. Z tego coś może być dobrego. No zobaczcie, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka. Mamy Streeta w tym momencie. Let the chips fall where they may, right? I forgive you. So, name your price. Everybody has one. You're all puppets, and we pull the strings. The system was designed to work that way. Screw your system. 4-4. Oj. You know what, Jason? I'm going to go easy on you, since you're a family man. One finger every time you lose. Fuck. I'll start with the ring finger. Shit, jaki brutal. Now we'll never be married. You know, you could have joined me. Every kill would have been rewarded with money. Fuck you. I take no pleasure in this. Really, I don't. I don't need 10 fingers to use a knife! I've been doing this long before you were born, kid. Bring it on, old man! Bardzo mnie zastanawia, jak do tej sytuacji teraz doszło. Przecież tutaj on miał jeszcze obstawę, w tym momencie walczymy jeden na jeden. I'm very disappointed in you, Jason. You haven't checked up on your little brother, Riley. Where is he? Don't worry. I sold him to someone very special in Yemen. He likes them young. I'm gonna kill you! Powerful friends who will hunt you down. They won't find anything left for you. Pięknie. You can't win. I hold all the cards. Then why are you afraid? Your brother's at the airstrip. You don't want to miss that plane. I'll delay the flight. Kurde, ciężkie jest Hoyt. Trzeba przyznać. Dobrze się broni. Ale na niego przyszła pora. Ja pierdziele, jakie tutaj są sceny w tym momencie, masakra. No właśnie, co się tutaj odwaliło, kiedy tak naprawdę ciężko stwierdzić, co się z nami działo. W taki szał wpadliśmy, że nie panowaliśmy nad sobą kompletnie, tylko my przebłyski z tego, jak walczyliśmy właśnie z Hoytem. Dobra, trzeba się dostać na nisko jak najszybciej. Oczywiście może być trochę skomplikowane wydostanie się z tego miejsca, ale trzeba by na pewno. To się jeszcze okaże. Mamy pukawki całkiem fajne, więc no nie wiem, zobaczymy, jak tak naprawdę tutaj nam pójdzie. Strzelaj tutaj, nie chowaj mi tej broni, Jason. Mamy 1000 metrów aż do przebiegnięcia, przejechania, no raczej prędzej przejechania niż przebiegnięcia. Także dobrze byłoby się pospieszyć i tutaj mniejszą uwagę skupiać na tych przeciwnikach. Tylko właśnie wiecie, wydostać się stąd jak najszybciej. Jeszcze żyłeś? To aż dziwne. Zapomniałem o odnowieniu amunicji. Ja pierdziele, nie gadajcie mi. Zapomniałem odnowić ammo. O masakra! Udawajmy, że pierwszy raz to widzimy.
Bo tak jest, przecież pierwszy raz to widzimy. Nie trzeba nic udawać. Biedny Sam. No ale cóż, no wiadomo, poziom trudności swoje robi, tak? Więc to, że tutaj zdechłem, tylko pokazuje, że tutaj nie ma żartów w najtrudniejszym. W ogóle zapominam o korzystaniu z tych rzeczy, wiecie, pod ręką, które mam, z podręcznych broni. Czyli właśnie z granacików, albo z molo. Pięknie. Tam bym jeszcze też rzucił jakiegoś nejdzika sympatycznego. I jak rozumiem, nie dam rady się stąd, no nie dam rady się stąd jakoś wydostać w lepszy sposób. Szkoda. Dobra, postrzelane. No i ostatni magazynek tak naprawdę, nawet niepełny, no właśnie. Już koniec. Nice. Dobra. Ostatnia dwójeczka chyba została, co? Gdzieś ty jest, chłopie? Nie, to było zbyt mądre. Teraz mnie mają na wyciągnięcie ręki, ale na szczęście nie wykorzystali okazji. Kurde, bez przycelowania ciężko. Ale mamy to. Udało się wydostać. Tam jest też... Czekajcie, czy ja mogę w tym momencie jakoś skorzystać ze sklepu? Bardzo mało prawdopodobne, oczywiście, że nie. Nie dziwię się ani trochę. Gdyby się dało, to bym był totalnie w szoku. Ale chciałem to sobie zobaczyć właśnie. No cóż, bez tej amunicji nie wiem jak to będzie. Kurde, przecież nie mam tej broni. Ammo, właśnie. Mówię o tym prawie i tak próbuję strzelać z tej samej broni, do której wiem, że tej amunicji nie mam. No cóż, 2 minuty tak naprawdę zajęło nam to, żeby opuścić tamten kompleks, więc myślę, że bez większych problemów dam radę dotrzeć na czas. A przynajmniej trzeba mieć taką nadzieję. Czy drogę mamy prostą, czy trzeba będzie to gdzieś skręcać na boki? Nie, no w sumie prosta, mogę jechać tędy albo tędy. Spoko, którędy lepiej mi będzie, tak naprawdę. Gdzie co, nie zatrzymujemy się nawet, tylko pędzimy przed siebie. YOLO. Tam zablokowane, czyli w sumie nawet może to i lepiej, żeby tędy właśnie jechać. Kurde. Za wszelką cenę chcą nas powstrzymać. Ale nie dacie rady, nie ma szans. No chyba, że mnie zabijecie, to wtedy dacie radę. Przecież oni byli bezpieczni tam. Wcześniej. Co się wydarzyło tak naprawdę? Come on, come on. No, jesteśmy. Zostawiaj to. Szybko, teraz lecz się i strzelaj do niego. Tak najszybciej go rozwalić, dobra. Trochę bezpieczniejsi w tym momencie. Skupmy się na przeciwnikach tutaj. Jednego mniej. Ładnie, ładnie. Z tamtej strony. Ty leżysz, ty chyba też. Nie wiem, bo nic praktycznie nie widzę i tylko dwie apteczki mamy. To bardzo, bardzo źle. W sumie, czekajcie. Może w tym momencie akurat użyję tego, czego do tej pory nie używałem, a mianowicie... Nie gadajcie, że to jest tutaj. Fuck! Jeden niebieski liść byłby mi potrzebny. No to niestety, nie użyję sobie tego. Ale cóż, no to by bardzo mocno mi ułatwiło tą misję. Pierwszy raz bym w ogóle czegoś takiego użył w mojej kadencji grania w tą grę. Nigdy nie miałem okazji użycia tamtej mikstury nietykalności. W tym momencie to byłby mój pierwszy raz, ale jak widać nie będzie nim. Bo nie użyję, nie zebrałem żadnej amunicji. No oczywiście, że nie zebrałem żadnej amunicji. Trzeba w takim razie teraz pokorzystać z pistoletu, bo tamtej broni też mi się już kończy ammo. Ej kurde, strasznie ciężko jest trafić w ogóle z tego pistoletu. Rzuć tam najdzika. A nóż akurat kogoś trafi i na szczęście trafił. Nie no kurde, muszę strzelać z jakichś lepszych broni. Ewentualnie od nich muszę wziąć, ale wolałbym tego nie robić, jak się składa. Kurde, nie wiem czy zabrać im broń czy nie. W sumie wiecie co? Biorę. No i dobra, mamy ammo. Przynajmniej. Okej, lecimy dalej. Czas już na szczęście tutaj nie gra roli. I co? Gdzie jesteście przeciwnicy? No,
Zbyt mocno. O, dobra, zaczęli się respić chyba. Czy ty możesz umrzeć? Chyba nie możesz. Kurde. Chcę trochę bardziej zachowawczo teraz pograć. Jak nie ma tej swojej broni, to wiecie, tutaj troszkę ciężej jest. Tam jest snajper. Albo gościu z rakietnicą raczej, a nie snajper. Z tej strony typek, nawet dwóch. Pięknie, jeszcze jeden. Nice. Super, super, super. Fajnie się ze snajperki tutaj do nich strzela. Mega mi się to podoba. Bardzo to jest proste. Korzystanie z niej. Tam jest jeszcze jeden gość. A to już za chwileczkę się z nim rozprawimy. Snajperka for the win, co? Ty chyba w środku jesteś. Zdecydowanie w środku. Jak się tam dostać? Chyba tylko i wyłącznie z tej strony mogę to zrobić. No właśnie. O nie. Haj. Czekajcie, weźmy sobie z powrotem tą broń. Ledwo go tam widzę. O, padł. Riley. Jesteś. O, thank God. I made it. O, thank God. I didn't know if you were gonna come. We have to get out of here. Okay. Follow me. I thought I'd never see you again. No, chodź, chodź. Chociaż z drugiej strony, może lepiej tam jeszcze zostać na chwilę. Ja tutaj oczyszczę te tereny. Może tak właśnie będzie lepiej. O, nie, 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 nie. Ty, ognio, ognio. Ognio, ognio, tak. Fajnie go określiłem. Ognio, ognio. Nie wiem, co tak naprawdę chciałem powiedzieć. Chyba ognioodporny, ale on ognioodporny nie jest. Chociaż z drugiej strony trochę też jest w tym kombinezonie. Nieważne. Chciałem mu powiedzieć, że jest podpalaczem, ale powiedziałem ognio, ognio. Przypomniał mi się cytat z Far Cry 1. Jak Jack Carver powiedział, że szybko się uczy, gdy do niego strzelają. Więc mam nadzieję, że ty, Riley, tak samo szybko się nauczysz, kiedy do ciebie będą strzelać. O Boże. Jeszcze ta muzyka do tego wszystkiego. Kurde. Kocham tą scenę. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj ragdoll działa teraz. Zupełnie inaczej niż na przestrzeni całej gry. Czy to tylko moje wrażenia? Oj, kurde, Riley. Coś czuję, że naprawdę będziesz miał problemy z tym lataniem. Ja już to widzę. Zbyt profesjonalny to ty nie jesteś tym, co robisz, ale z drugiej strony co się dziwić. Kurde, nie masz licencji pilotowania helikopterów. Nie umrzemy, spokojnie. No, ale z celowaniem też jest trochę gorzej. Come on, come on. Następnie do odstrzału. Rób co się da, rób co się da, Riley. Ja też robię swoje. No, tak, tutaj Jason też jest podjarany tą akcją, ale Jason zawsze był podjarany wszystkim, co tak naprawdę skupiało się na zabijaniu innych. Tak, tak, spokojnie, ja mam wszystko pod kontrolą, tu się skup na swojej robocie, a mi zostaw moją robotę, co? Dobra, niech sobie działko odpocznie troszkę, filament się przegrzeje, na moście, pięknie. Już, już, już wszystko jest załatwione. Ładnie. Ty no, ale odlatuj trochę od tego lotniskowca, co? Po co tutaj jeszcze krążysz w tym miejscu? Ej, co ty robisz? Ciebie pogrzało? Chłopie, wynosimy się z tego miejsca, po co ty tam wracasz? No to już jest akurat głupie. No bez jaj. No bez jaj, czy ty chcesz dać mi okazję tego, żebym kolejnych ludzi tak naprawdę tutaj mordował i czerpał z tego satysfakcję, czy o co chodzi? Riley! Co ty odwalasz? Nie wiem, to jest już akurat śmieszne, że tutaj wracamy. Ale więcej strzelania dla nas. No wynosimy się już stąd. Tak, Riley. Leć, leć dalej, leć. Już tutaj nie wracamy, już tutaj nie wracamy. Masakra. Odkleiło go. Come on. Chcę go wysadzić, chcę go wysadzić.
Pięknie. Mamy to. Czy jeszcze ktoś nam podskoczy? Czy to tyle? Tam może na molo właśnie ktoś będzie. Ale chyba tam nawet nie lecimy. Sądząc po piosence, chyba to byłoby na tyle. Co coś tam robisz? Czemu ty znowu wracasz? Co ty rani od dupca? Serio, ludziska, o co tu chodzi? A, no chyba, że chciał mi dać tutaj właśnie okazję do postrzelania do nich. Chciał się mi specjalnie tak ustawić. Może. Nice. No, zaraz mi się działko przegrzeje. Kurde, muszę spowolnić. Z tym strzelaniem teraz znowu. Ciężko jest wymierzyć z niego. No, nie mogę dać do góry celownika. Come on! No nareszcie. Weź, spadaj na dół. Super. Chyba tyle. Mega misja. Naprawdę, mega, mega misja. Super. Oby jak najwięcej takich misji chciałby się powiedzieć, ale z drugiej strony, kurde, nie mogę tego opowiedzieć, bo już prawie, że kończymy grę. No i właśnie, Lisa się z nami kontaktowała wcześniej, rzeczywiście, wszystko tutaj, kurde, jest rozwalone. Prawdopodobnie naszych przyjaciół już nie ma. I doktora też nie ma, sądząc po nazwie misji. Riley, niech tutaj zostanie. My sami sprawdzimy co i jak. Kogoś słychać? O! Nawet mogę amunicję uzupełnić. Kurde, no bardzo chętnie. Skoro mi gra to umożliwia. Couldn't halt the jungle warriors. I'm sorry. They carried your friends to the temple. No właśnie, o co tutaj chodzi? Czemu do świątyni zostali zabrani? Czyli wychodzi na to, że właśnie wojownicy Rakiat zabrali ich. Co ciekawe, przecież ten doktor Earnhardt też utrzymywał dobre stosunki z wojownikami Rakiat, z tym plemieniem całym. No tutaj nagle też oni zrobili taką rozróbę? Dlaczego? Jak najszybciej trzeba tam wracać i dowiedzieć się, o co tutaj chodzi. Trudny wybór. Porozmawiaj z Citrą. Lecimy zatem. Bez przedłużania. No właśnie. Jak na tą świątynię to bardzo... bardzo pusto tutaj. Prawdopodobnie wszyscy są gdzieś zebrani. Citra, co zrobiłeś z moimi przyjaciółmi? Jestem rada, że wrócisz wiktoriusz. Hej! Where are you taking him? I'm helping you. Look at you. Big, strong, powerful. Why would you want to go back to what you were? Now, you are perfect. It is my fault. I let you live with all these burdens. The bath purified you, but the cleansing is not complete. What do you mean? Love you, Jason. You do not let me give you all my love.
I know how hard this must be. It hurts me to watch you in pain. Citra. I only want to help you. To love you for who you are. To worship the man you have become. It will all be over soon. I will lead you onto the dais. And you will be free of your past. And then, I'll be yours. Citra. Walk the path of the warrior. Ewidentnie Citra robi to wszystko po to, żeby nas zostawić, zatrzymać na tej wyspie. Żebyśmy przypadkiem właśnie z przyjaciółmi jej nie opuścili. To tylko, że Jason nie potrzebował... Nie potrzebował tej takiej manipulacji, takiej... O kurde. Nie potrzebował takiej perswazji do tego, żeby zostać, bo sam o tym myślał. Już wcześniej. Mega jest ta scena. Sakra, jaka psychodela. W Far Cry Trójce dużo jest takich właśnie scen, które można interpretować w różnoraki sposób. What the fuck? Te walki z bossami też były takie, wiecie, odrealnione. To, co tutaj się dzieje, też jest bardzo, bardzo odrealnione. Nie wiem, jakie ona specyfiku na nas użyła. Ale jest mocny. To na pewno. Mamy wybór. Uratuj przyjaciół albo dąż do Citry. Zawsze grając tą grę wybierałem ratunek przyjaciół. Nigdy nie dołączałem z własnej woli. W ramach ciekawostki sprawdzałem to, ale nie chcę na razie mówić tutaj, jak wygląda tamto zakończenie. Wybiorę po prostu to zakończenie, które uważam za słuszne w tym momencie, czyli uratuj przyjaciół, a o tamtym zakończeniu porozmawiam sobie właśnie podczas napisów końcowych. Także zróbmy to. Why must you leave? You will stop being a warrior, a hero. Your friends, they will move on. Have kids and boring lives. Stay here. The jungle will always be there for you. You will always be king. With them gone, you never have to leave. This violence is over. I'm done. No more blood. Jason. Look at me. Stay with me. You don't need any of them. You are powerful.
on your own! Jason, I love you! Jason! What is wrong with you? She's trying to save me! She saved all of us! And you reject her love? Ah! I love you. Don't leave me. I'm sorry. Citra, please, do not leave me, please. Citra, I am sorry. Citra, please, don't leave me. So many people, I've lost count. I can't come back from this. I'm a monster. I can feel the anger inside me. But I am still somewhere inside me, more than that. Better than that. I tak, ludziska, mamy napisy końcowe, ja pierdolę. Kolejny raz widzę to zakończenie, nie wiem, czwarty, piąty raz je widzę. Ciężko powiedzieć, bo oprócz tego mojego samotnego przechodzenia tej gry, to i tak oglądam też różne, zagrajmy wy z tej gry, więc nie wiem, który raz już tak naprawdę widzę to zakończenie. Ale na pewno co najmniej piąty, nawet myślę, że może szósty, nieistotne. W każdym razie tyle razy je widziałem i wciąż robi na mnie one niesamowite wrażenie. Po prostu wow. Swoją drogą jeszcze chciałbym tylko powiedzieć jedno. Że to, co Citra tutaj robiła na końcu, to było straszną głupotą z jej strony. Bo Jason chciał tutaj zostać na tej wyspie. Sam o tym mówił. Zresztą pożegnał się już ze swoimi przyjaciółmi. Powiedział, że on zostaje tutaj. I kto wie, być może rzeczywiście po tym, jak uratował Riley'a, to zdecydowałby się wrócić do świata normalnego, tak z dala od tej wyspy. Ale trzeba by na pewno, tego nie wiemy na 100%, a działania, które Citra podjęła, tak naprawdę tylko i wyłącznie pchnęły go w tym kierunku, żeby opuścić to plemię Rakiat, olać Citrę, no i właśnie wrócić z przyjaciółmi. I przede wszystkim, żeby ich nie zabijać. To była straszną głupotą, to było ze strony Citra, ale rozumiem, co chciała tym osiągnąć. Chciała po prostu, żeby Jason definitywnie zerwał wszystkie więzi z przeszłości, żeby po prostu był tym wojownikiem Rakiat i wiązał przyszłość tylko z tą wyspą. I właśnie, tutaj mamy taki lekki plot twist, bo jeżeli wybralibyśmy to drugie zakończenie, czyli jeżeli byśmy rzeczywiście zdecydowali się zabić tych naszych przyjaciół, to mielibyśmy tak naprawdę bardzo, ale to bardzo złe zakończenie. Po tym, gdybyśmy to zrobili, następna scena byłaby sceną seksu. Mielibyśmy, wiadomo, scenkę między nami a Citrą i zaraz po tym, jakbyśmy ją zapłodnili, co jest trochę śmieszne, że tak szybko to stwierdziła, bo ogólnie po tym, jak Jason by doszedł, to od razu ona zdecydowałaby się nas zabić. Powiedziałaby, że no, jego nasienie jest w niej i zdecydowałaby się zabić Jasona. Tak, a skąd może mieć tą 100% pewność, że akurat zaciąży? No kurde, to jest strasznie dziwne, ale no tak właśnie wygląda tamto zakończenie i możemy tylko przypuszczać, że rzeczywiście byłaby Citra wtedy w ciąży, urodziłaby drugiego Jasonka małego, znaczy no pierwszego Jasonka by urodziła, ale takiego malutkiego Jasonka, który, kto wie, byłby pewnie władcą tej wyspy.
Ale no, w moim tutaj przejściu, w moim zakończeniu wcale czegoś takiego nie otrzymaliśmy, nie wydarzyło się to. W sumie chciałbym wam pokazać to drugie zakończenie, aczkolwiek nie ma sensu tego robić, ponieważ tak bym musiał je ocenzurować. YouTube bardzo rygorystycznie podchodzi do takich rzeczy i niestety musiałbym to zrobić. Kurde, nie wiem czy wy widzicie normalnie ten obraz, ale u mnie on cały miga. Patrzę sobie na podgląd w OBS-ie i nie widzę tego migotania obrazu, także być może wy tego nie macie, ale u mnie naprawdę coś dziwnego się dzieje z ekranem. I strasznie też laguje ten obraz. Ale nie, nie istotne, jeżeli tak też wy to widzicie, no to po prostu wiecie, że coś tutaj jest nie tak i tyle. Jeszcze chciałbym się wypowiedzieć na jeden temat, bo w poprzednim odcinku, kiedy szliśmy torturować Riley'a, natknęliśmy się na najemnika, który przeglądał taśmy z wakacji, z naszej wakacji. I właśnie podczas tych taśm była jedna scenka, trzeba było tam zrobić stop klatkę. Ja to uchwyciłem właśnie podczas renderowania odcinka i tam też wam właśnie to pokazałem, o jaką scenkę mi chodzi. Mianowicie właśnie o tą scenkę, kiedy to trzymamy nóż i przyciskamy go do gardła lisy. Tą scenkę mieliśmy dopiero teraz w tym odcinku, a już widzieliśmy ją właśnie w poprzednim odcinku, kiedy szliśmy torturować Riley'a. I nie potrafię właśnie z tego zrozumieć, dlaczego to widzieliśmy. Czy nie wiem, Jason nagle przyszło i zaczął widzieć, czy o co tutaj chodzi? Nie wiem, dla mnie to jest wielką niewiadomą. Zapytałem was też o to w komentarzu, ale ja ten odcinek nagrywam właściwie zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka, także jeszcze nie wiem, czy coś mi napisaliście. Mam nadzieję, że coś mi na ten temat napiszecie. Sam jeszcze nie szukałem żadnych informacji na ten temat. Może mi się uda to je znaleźć. W każdym razie, no, mega zaskakujące dla mnie było, ponieważ nigdy nie zwróciłem na to uwagi. To jest pierwszy raz, kiedy zwróciłem właśnie na to uwagę i mega mnie ten motyw ciekawi. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to po prostu cofnijcie się jeden odcinek wstecz. Tam też właśnie w komentarzu zamieszczę sygnaturę czasową. To będziecie właśnie wiedzieć, do jakiego momentu piję i no też będziecie właśnie mieli tą stop klatkę. Może wtedy wy będziecie w stanie mi coś więcej na ten temat powiedzieć. Ale cóż, no, myślę, że ludziska to tyle, jeśli chodzi o te zakończenia. Tyle mam do powiedzenia tutaj. Jak oceniam Far Cry 3? Powiem wam, że to jest naprawdę niesamowite. Patrzymy na grę, która jest grą Ubisoftu. Ubisoft ma w zwyczaju robić gry na jedno kopyto, ale Far Cry 3 był tak naprawdę pierwszą grą z tych gier, które są robione na jedno kopyto. I co tak naprawdę mam na myśli, mówiąc na jedno kopyto? Ano to, że Ubisoft powiela tą samą formułę w kółko i w kółko. I po Far Cry 3 mamy Far Cry 4, która tak naprawdę jest kopią Far Cry 3, jeśli chodzi o mechaniki gameplayowe. I nawet jeśli chodzi o tego głównego złego, czyli w Far Cry 4 to chyba jest Pagan Min, to ewidentnie Pagan Min był wzorowany na Wasie. Także no, Far Cry 4 jest naprawdę taką no wielką kopią Far Cry 3. Nigdy nie przeszedłem Far Cry 4. Nie wiem, być może przeszedłem 25% fabuły, 1/4. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie sam nigdy nie ograłem go, więc cieszę się niezmiernie, że będę mógł to zrobić na kanale. Oczywiście też będzie to seria na 100%, ale jeszcze nie teraz. Teraz będziemy musieli zająć się Blood Dragonem, czyli tak naprawdę dodatkiem do Far Cry 3. Tyle tylko, że zrobię to pewnie za kilka tygodni. Na razie sobie muszę odpocząć, zająć się jakimiś innymi seriami. Ale na Blood Dragona oczywiście przyjdzie czas. Ale jeszcze co tej formuły Ubisoftu. No to właśnie, Far Cry 3 był tak naprawdę pierwszą grą, która tą formułę rozpoczęła. I być może dlatego jest on dla mnie taki fenomenalny. Tutaj nie potrafię się nudzić. Grałem w tą grę na 100% i z ręką na sercu nie miałem ani jednego momentu takiego w tej grze, kiedy sobie myślę, cholera, nie chcę mi się tego robić, znowu to samo i tak dalej. Wiecie, takie narzekania. Nie miałem czegoś takiego, chociaż oczywiście tutaj zaznaczałem, że na przykład jeśli chodzi o te questy poszukiwane martwej, no to wiadomo, one były do siebie bardzo podobne, bo wszystkie opierają się na tym samym. Ścieżka łowcy była troszkę bardziej różnorodna, rzeczywiście, ale też w głównej mierze opierała się na tym samym. Zadania fabularne, czyli tak naprawdę zadania poboczne w tej grze, takie poboczne, które miały jakąś tam fabułę lekką, były często takie, no nie wiem, ta fabuła tam była po prostu pretekstem do tego, żeby coś zrobić. Nie były one może zbyt fascynujące, ale miały coś w sobie, że chciało się je robić. I tak jest dosłownie z każdą rzeczą w tej grze. Nie wiem, to jest niesamowite. Być może jestem jedną osobą, która tak to odbiera, ale Far Cry 3 kompletnie mnie nie nudzi. Niezależnie od tego, czy robię coś w kółko, nie nudzi mnie on zupełnie. Coś jest po prostu w tej grze takiego. Dlatego ta gra ma ode mnie 10/10 i nie potrafię tej oceny obniżyć jej. Choćby nie wiem co. Kocham tą grę po prostu. Jest ona fenomenalna.
I liczę na to, że reszta Far Cry'ów, które będę ogrywał, też się mi mega spodobają, bo oczywiście poza czwórką, w którą grałem, ale tak jak wspomniałem, nie przeszedłem jej nigdy, nie ogrywałem już żadnej części Far Cry'a dalej. Czyli nie grałem w Primala, nie grałem w piątkę, nie grałem w New Dawn'a, nie grałem w szóstkę, nie grałem dodatki do szóstki i nic o tamtych grach nie wiem. Poza tym, że oczywiście Primal dzieje się chyba w prehistorii, tyle tylko jest mi wiadome. I Blood Dragon, to oczywiście grałem w Blood Dragona, przeszedłem Blood Dragona na 100%, także tutaj też nie ma dla mnie żadnego zaskoczenia, czym jest tamta gra. Tylko tak jak mówię, już od Far Cry 4 wszystko jest mi właściwie nieznane. No poza samym Far Cry 4. Ale cóż, ludziska, myślę, że to tyle. No, moją opinię na temat tej gry poznaliście. Nie wiem, czy kogoś ona interesowała, ale jeżeli oglądacie ten materiał, to myślę, że was interesowała. Więc, no tak, dla mnie gra 10 na 10 i szkoda, że już się kończy. Chociaż nie ukrywam, że z drugiej strony, gdyby ona zbyt długo trwała, to może wtedy bym inaczej o niej myślał, być może wtedy bym czuł znużenie. A właśnie, że ona trwa tyle, a nie właśnie dłużej, no to być może dlatego twierdzę, że ona nie jest taka powtarzalna, że nie czuję tej powtarzalności. I może dlatego jest dla mnie 10 na 10. Gdyby była zbyt długa, może właśnie ta powtarzalność bardziej by się dawała, bardziej dawałaby o sobie znać i być może wtedy bym zmienił o niej zdanie. Także no cóż, no, cieszmy się po prostu z tego, co mieliśmy. Była to przygoda na 36 odcinków, także myślę, że całkiem sporo. Nie pamiętam, ile zajął nam Far Cry 2, ale Far Cry 2 miał to do siebie, że Far Cry 2 był naprawdę bardzo powtarzalny i tam 90% gry spędziliśmy na jeździe samochodem, tak naprawdę z punktu A do punktu B. I dlatego głównie nie jestem fanem Far Cry 2. No a Far Cry 3 tutaj oferował o wiele, wiele więcej i no jest to poniekąd dla mnie sequel idealny. Mam tylko nadzieję, że będę mógł to samo powiedzieć, grając w kolejnej części Far Cry'a, ale wątpię. Już teraz mówię, że wątpię. Myślę, że Far Cry 3 nie przebije nic. Dobrze, ludziska. Zostawiam was tutaj z napisami końcowymi i żegnam się z wami, więc dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się ta seria podoba, zostawcie proszę łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnych seriach. Trzymajcie się. Cześć.